Wystawą rozpoczynamy inaugurację obchodów dziesięciolecia wejścia Polski do Unii. Bardzo się z tego powodu cieszymy, ze względu na to, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucją wdrażającą i najlepszą w całej Polsce, jeśli chodzi o projekty właśnie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wdrażamy te projekty w dwóch osiach, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. Te 10 lat to jest naprawdę duży skok cywilizacyjny. Nadrobiliśmy w bardzo krótkim okresie czasu duże zaniedbania i z tego się bardzo cieszymy i powinniśmy być dumni. W 2003 roku w Krakowie 45 tysięcy ludzi nie miało dostępu do sieci kanalizacyjnej. 27 tysięcy mieszkańców nie miało dostępu bezpośredniego do sieci wodociągowej, a tylko 22% ścieków było oczyszczanych mechanicznie i biologicznie. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków okazało się, że w Krakowie 100% ścieków oczyszczanych jest mechanicznie i biologicznie. I to jest ten przykład pewnego skoku cywilizacyjnego, który dokonał się dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Bez tych funduszy tych możliwości nie mielibyśmy. Środki unijne to także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski, mieszkańców Krakowa. W ramach środków unijnych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej zrealizowała 8 projektów o łącznej wartości około 28 milionów. Następne 4 są w trakcie realizacji. Tutaj na wystawie można zobaczyć praktycznie 40 projektów, z którymi mamy podpisane umowy. W obróbce jest jeszcze kilka i mam nadzieję, że nasi beneficjenci też się zmobilizują i złożą jeszcze dodatkowe projekty, tak żebyśmy mogli tą perspektywę zakończyć z większym jeszcze sukcesem. Wartość tych projektów to jest ponad 2 miliardy złotych, więc to jest bardzo duży zastrzyk, jeśli chodzi o finansowanie polepszenia jakości środowiska, przynajmniej w tych dwóch komponentach, czyli w zakresie poprawy jakości wód i gospodarki odpadami.